Premier Mateusz Morawiecki przedstawia w Sejmie informacje na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem. Na pewno mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem, z drugą falą i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19. A więc z pewnymi fluktuacjami możemy mieć do czynienia jeszcze w dłuższej perspektywie czasu. Ale nasza strategia to przede wszystkim strategia i zasada. Tak budować życie społeczne i gospodarcze, żeby móc uczyć się, pracować, żyć i jednocześnie nie zamykać gospodarki, jednocześnie przecinać ten pas transmisyjny COVID-19.